Cześć, ja jestem Stalaksi i witaj się w moim kolejnym filmie. Tym razem nagrywam drugi odcinek drugiego sezonu Siry i Księżnik. Tak mocny, mocne więzy. Okazuje się, że Entrapta żyje. Bo i Glimmer rusają jej na ratunek. Lighthawk wysyła Adorę i Swiftwinda na misję naprawiania instalacji pierwszych. A no właśnie. I tutaj będzie się działo. Zaczynamy. Mateusz Bowie, że Entrapta żyje. Powiał w tym Glimmer. No i będą chcieli ją wspólnie uratować. Ale jak to ci podatycy, uda im się wydobyć Entraptę z rąk Hordy? No, zobaczymy. Dowiemy się w tym odcinku. Horda już z kolei w najlepsze zajęła sobie zamek Entrapty. No i proszę bardzo, wszyscy uciekli. Dryl jest nasz. I super! Chociaż w sumie to od początku był nasz, odkąd jego księżniczka jest po naszej stronie. No w sumie to macie rację. No i te proporce? No naprawdę jest nasz. Skorpia, gdzie ty jesteś? Bardzo dobre pytanie, a odpowiedź brzmi... Nie mam pojęcia. No co się tutaj jest tyle labiryntów, za każdy się tutaj zgubi w tym zamku. Słuchaj, to chyba jakiś labirynt. Patrz, ten punkt to ja. Podążaj za nim i pośpiesz się. Mamy co robić. Okej, okay, niektórym mieszkańcom udało się uciec. Gdzie na progu wielkości ciemność zmienia się w blask. My tuż przy tobie będziemy stać. Wygrać musimy ten bój. Silni jak nikt i dzielni jak nikt. Dzielni jak nikt. Będziemy tę wielką mocą. Już czas użyć wszystkich sił, by zrobić to. Zrobimy to. Dalej Adora bierze udział w symulacji. Próbuję zabezpieczyć się Shirą najlepszą. Zdecydowanie się rozwijasz, ale gdybyś skorzystała z pomocy Rumaka, atak byłby skuteczniejszy o 57%. Już czas zaprosić Swiftwinda na trening. Może powinnam jednak opanować najpierw swoje moce? Zrozum, proszę. Umacnianie więzi z Rumakiem jest równie istotne, co akuratne władanie mieczem. On jest częścią ciebie. Wasze losy. Co ze sobą splecią? No, przynajmniej zależy i na tym zrobiła dobrą relację z koniem. Jak nie, jak tak? Hej, Adorka! Gdzie ty tu sobie jakiś czas? Czekałem na właściwy moment, żeby zrobić wielkie wejście. I oto jestem! To ja go zaprosiłam. Myślę, że przyszedł czas, byście złączyli wasz... Lajko się zacina. Ale co to znaczy, że Entrapta żyje? Nie rozumiałem, jak to możliwe, że Horda nagle się zabrała za techniczne wynalazki. Ale teraz wszystko jasne. No właśnie, można było dosyć łatwo połączyć te kropki, że no, Entrapta jest po ich stronie. Po prostu zmusili do tego Entraptę. W bocie... Choć właśnie, oni z kolei myślą, że oni zmusili Entraptę do tworzenia tych robotów. No, a my wiemy, jaka jest prawda. Znalazłem kryształ pierwszy. A Entrapta przecież eksperymentowała z kryształami, zanim ją zostawiliśmy w strefie trwogi. Ale nikt szkoda w tym momencie, oni teraz się borykają ze strasznym poczuciem winy. Nie wiedzieliśmy. Poczucie winy. Myślę, że tak mogę nazwać ten odcinek. Poczucie winy. Co za różnica! Powinniśmy po nią wrócić. Powinniśmy próbować. Przecież ona chciała nas ratować. Dobra, rusz się. Trzeba działać. Musimy ją ocalić. Jak? Jak ja lubię Glimmer, naprawdę. Glimmer jest zdolna do tego, jest determinowana, żeby ratować swoich bliskich. Ludzi, którzy chcą też zryzykować dla niej. To naprawdę czyni ją dobrą osobą, dobrą też postacią, bo jest głęboka. No ale wiadomo, fani Lapis Stres to i tak na swojej pierdolidze. Glimmer jest zjebana. Chcemy przecież znowu pchać się do strefy trwogi. Przecież od tego wszystko się zaczęło. Może nie musimy. Patrz. Nie. Horda zajęła Dryl. No to wygląda. Czyli mają Entraptę i teraz mają Dryl. To nie może być przypadek. Oczywiście! Przenieśli ją do laboratorium!
Pójdziemy do zamku Krypto. Znajdziemy entraptę i sprowadzimy do domu. Księżniczki trzymają się... Ja sobie no, jak będzie patrzeć, to ona jest w domu, biorąc pod uwagę to, co jest w swoim zamku, no ale dobra. Razem. Tak! I to mi się podoba! Chodźmy po Adorę! Adora właśnie trenuje z Light Hope. A pozostałe księżniczki? Entrapta próbowała ratować nas, bo nigdy sobie nie wybaczę, jeśli jeszcze komuś coś się stanie. Dreamer chce to zrobić tylko wspólnie z Bow. Light Hope? Popsułem ją, bo wyskoczyłem z jej głowy? Najwyższy czas, byście nawiązali tę niezwykłą więź. I czy coś się stało? No cóż, zacięłaś się na parę minut. Nic ci nie jest? Wybaczcie, musiałam przeciążyć system. Powinnam odpocząć. Muszę odwołać dzisiejszy trening. Czy możemy ci jakoś pomóc? Możliwe. To jest strażnica. Kiedyś dawała mi dostęp do systemów międzygwiezdnych. Ale została zniszczona, kiedy Mara straciła nad sobą panowanie i zaatakowała Eterię. Odtąd korzystam z... Kiedy Mara straciła nad sobą panowanie i zaatakowała Eterię. Co? Aby na pewno to ona zaatakowała Eterię? Ale dobrze, ja już nic więcej nie mówię. To jest ułamka swojej pierwotnej mocy. Jeśli ją naprawicie, moja wydajność ulegnie poprawie i wznowimy treningi. Naprawić strażnicę, jasne. Tylko w no to my... Tam sobie pójdziemy. Jaką ma twarz w tym momencie, załóżcie, z tego nie widzicie. Ale możecie zawsze się tylko obejrzeć, na co ten apel do obejrzenia. Polecam. Za bardzo Glimmer i Bob sprowadzają swoją tajną misję. I co, widziałaś entraptę w zamku? Gdzie tam? Jak zwykle w tym miejscu totalnie trudno się odnaleźć. Katra. Halo? Odbór, uwaga, wracaj! Potrzebuję wsparcia! Nowy wynalazek entrapty oszalał! Bob numer 447! Ja właśnie, entrapty wcale nie ma... U siebie w zamku, tylko ona jest dalej w strzebie trwogi. Przychodzi kryzys tożsamości! Spokój! Spokój! Daj nie bądź dzieckiem, weź się w garść! Przestań, błagam! Czemu mi to robi? Ona naprawdę żyje. A oni ją krzywdzą. No, oni myślą, że ona jest krzywdzona przez nich, no to nie jest prawda, choć faktem jest manipulowana, no ale to już... druga kwestia. Zielona jest! Konfrontacja między Glimmer i Katrą. Wow. Ale mi się podoba Glimmer w tym momencie. Ona naprawdę potrafi być balasowa. Ona odbija wszystkie takiego strzały. Glimmer i Bob pierwszy raz walczą z Katrą. Glimmer, chodź, rusz się, uciekamy! Bierz ich! Znowu te słynne teleportacje. No, bo musi trafić. No! Dobrze, teleportowali się razem z nią. Co wy mi zrobiliście? Spadaj! A ja myślę, że Glimmer jest determinowana, żeby się zemścić na Katrze. Adora i Swift Twins naprawić i to, co Mara zniszczyła działaniem swym, gdy oszalała... Swift Twins, możesz się powstrzymać? Bardzo przepraszam, chciałem trochę zabić tę nudę. Widzisz jakąś strażnicę? Nic, tylko sama trawa. Może Light Hope jednak coś pomyliła? Nie, nie wydaje mi się. Wyczuwam tu coś, mówię ci, coś
pradawnego i magicznego. Gdzie? Nie jestem pewien. Może gdybyś mi trochę pomogła, stałbym się bardziej precyzyjny. Nie, nie ma sensu. Trzeba mieć oczy i... On chce nawiązać z nią więź, ona z kolei za bardzo nie jest do tego zbyt dobrze nastawiona. Otwarte, no bo musi gdzieś tu być. Może się mylę, ale zdaje mi się, że coś cię trapi. Nie, ja tylko chcę pomóc Lighthope. Ty też byś mógł. Nie, tu chodzi o coś innego. Jako twój nadworny rumak, czytam w tobie jak w otwartej książce. To super, a możesz nie siedzieć mi w głowie? Nie siedzę ci w głowie, po prostu nie umiesz ukrywać emocji. Czyli chodzi o mnie? O, przestań! Nie, nie chodzi o ciebie. To może o Bo? Glimę? Katrę? Może on? On sobie ich wyobraża w formie koni. O ja pierdolę, My Little Pony. Dosłownie się kłania My Little Pony. No to przynajmniej wiemy, jak wyglądaliby Glimmery, Katra i reszta, gdyby byli w uniwersum My Little Pony. A może przygniata nadmiar obowiązków i przymus ratowania świata? Dosyć! Wszystko gra! Po prostu daj pomyśleć. Okej, to ty sobie pomyśl, a ja zrobię parę kółeczek. Tylko nie rób kółka jak w Wilczym Sańcu, okej? Okay? Powiem tak, ja go lubię. To nie jest postać, która jest kryzowata, która... próbuje być siebie znowu na siłę? Nie, on naprawdę jest zabawny. Twórcy dobrze się psuło zli do tej postaci. Ale jak ten złomek stał. Złomek też był to zawsze takie zabawne, zawsze go lubiłam. Hej, Swiftwind! Co? Chodź, znalazłam naszą stronę. A właśnie jak mowa o autach, to może o takiej dojść. Też skomentuję. Nicę. Wzięliśmy zakładnika? A sądziłem, że to my jesteśmy ci dobrzy. Nie wiem, może powinniśmy ją puścić. Jak to puścić? A ona nas puściła? Nie! Zapomniałeś, że przez nią nas torturowali? Owszem, bo ona jest ta zła! Ech, bo on jest zbyt dobry i to jest właśnie jego największa wada, że on jest zbyt dobry. On nie potrafi odpłacić się w przeciwniczce za to, co tam mu zrobiła. Glimmer jest bardziej ta ostra. No i w sumie to dobrze, że taka jest, no bo musi taka być, biorąc pod uwagę, taka jest sytuacja. Ja wiem, że nie planowaliśmy tego, ale się stało i aż głupio byłoby tego nie wykorzystać. Glimmer chce dostać tylko entrapty. Jeśli twoim na tobie zależy, to muszą nam oddać entraptę. Entraptę? A kto to? Wiemy, że ją macie. Powiedz, gdzie ją trzymacie i co z nią robicie? Glimę. Aaa, entrapta. Ta księżniczka, którą zostawiliście w naszej strefie. Spokojnie. Już my się nią zajęliśmy. Wstawaj, cwaniaro. Ups, nie dam rady wstać. Katra oczywiście korzysta ze swoich sztuk manipulacyjnych. Musicie mnie chyba rozwiązać. Jeszcze czego? Szczęśliwie potrafię nas teleportować. Glimmer, mogę cię na sekundeczkę porwać? Brightmoon jest jednak dość daleko. Serio dasz radę nas przenieść na taką odległość? A jeśli zabraknie ci mocy i wtedy utkniemy sami z nią? Dobra. No bo też jakby nie patrzeć ma rację. No Glimmer się wciekła. To jest, ją można zrozumieć. A dla Katry to jest osobiście idealna okazja. Ona będzie chciała ich też zmanipulować również. Powiem tak, gdy ja lubię obydwie perspektywy, tak? Gdy ja lubię zarówno Glimmer, i zarówno Bo lubię, i zarówno Katrę lubię, to nie potrafię być poza tej stronie w tym momencie. Ale w sumie Katrę lubię najbardziej, no Katra to jest moja ulubiona postać Siry. Wow, Tamara to nie... Więc przepraszam Glimmer, no ale bardziej jestem i Katra. Myślę, tutaj namieszała. Spróbujmy to wszystko poukładać. Na honor postępnego czerepu! Izabela panowała będzie Shirą, ale to co mi się podoba, to że w tych pierwszych odcinkach, jak ona miała faktycznie problem, żeby być tą Shirą. Ona się jest uczyła tych moc, teraz już bardziej tę moc opanowała. To jest faktycznie wyraźny postęp na czasie kolejnych odcinków. I to jest coś, co bardzo cenię. A nie jak to było w przypadku Iris, gdy ona dowiedziała się, że jest z księżniczką, raz się teleportowała w księżniczkę. Jeden raz miała z tym problemy, a później już nie miała żadnych problemów z tym, żeby się teleportować w księżniczkę. Shiren i Swiftwinda łączy pradawna więź, naprawią magiczną wieżę magicznym mieczem.
To jest dalej śmieszne. Pamiętam, ja oglądałem to pierwszy raz i się śmiałam. Teraz też się śmieję dalej. Powiem tak, trzeba się naprawdę postarać, żeby mnie jakieś momenty były w stanie rozbawić. Jeśli to się uda, jeśli ja faktycznie się śmieję w trakcie oglądania jakiegoś odcinka, a to z bajki, a to sobie gram w coś i jakiś dialog potrafi mnie rozbawić, to naprawdę świadczy to o jakości danego produktu. I to bardzo dobrze świadczy o takiej jakości. Więc Shira, brawo dla siebie. Ha! Hej! Wszystko w porządku? A tchura, czy cię to obchodzi? Tak się składa, że obchodzi. Rebelia traktuje swoich więźniów po ludzku. Jak to jest, że musicie być tacy kochani i dobroduszni? Przyjaźń to... Katra, co widzę, to będę chciała wykorzystać. Tamto... Trochę to przereklamowane. Daj spokój. W Hordzie też macie przyjaciół. A ty i Adora? My razem się wychowywałyście. Jaka była, jak była mała? My z Glimen też się w sumie znam od zawsze. Kiedy się uczyłem strzelać, to teleportowała się na dach i przynosiła mi strzały. Wow, to wy ze sobą musicie być blisko. I Glimmer pewnie by dla ciebie zrobiła wszystko, co? Jasna sprawa, to moja przyjaciółka. Dobrze wiedzieć. Bo próbuję być strasznie wobec niej taki ludzki, wyrozumiały. To jest coś, czego Katra potrzebuje, tylko no niestety w tym momencie jest trochę za późno, żeby jej przemówić do rozumu. Gdyby tak z nią porozmawiać 5 lat temu w taki sposób, gdyby tak była traktowana w Hordzie, jak tutaj Bo próbuje ją traktować, czyli tak po ludzku faktycznie, no to by teraz nie była taka, jaka jest obecnie na Susno. Teraz jest już za późno, Adora Katra ma obsesję na punkcie Adory, żeby z nią wygrać, żeby być lepszą od niej. O, hej księżniczko! Śladujesz mnie jak najgorszy koszmar! Też, lada praktyki! Przepraszam. W sumie. Mówimy tutaj o byłej psaciółce Adorze i obecnej najlepszej psaciółce Adorze. Pan nie zauważył, że właśnie lecimy w przepaść? A wiesz, chętnie sprawdzę, czy koty zawsze lądują na czterech łapach. No ja cię proszę, błagam cię, ona mnie trzyma! No Glimmer! No dobra! Katra ma szczęście, że Bo był z tobą. Kotki nie lubią walić, co? Złaś ze mnie! Glimmer, pomóż! Okej, to jak będziesz mnie chciała uratować, to ja chętnie. Daj mi odsapnąć chociaż minutę. A nie wystarczy ci 10 sekund? Poważnie? To jakaś totalna amatorszczyzna. Aj, proszę, cała i zdrowa. W przeciwieństwie do Entrapty. A, znowu ją prowokuje. Glimmer, co się dzieje? O, a to co? Czyżby magia się skończyła? Nie twoja sprawa, nie będę z tobą gadać, rusz się! Do Brightmoon kawał drugi. Katra, serio naprawdę, polizałaś Glimmer? Możesz ją ciaśniej związać? Ale co? Nadajnik, Katra użyła swojego nadajnika, żeby Korda mogła ją zlokalizować. I że zniknęła. To gdzieś się podziała? Katra naprawdę pokazuje, że jest mądra, ale sensu powiem, to jest to odcinek, w którym Katra może najbardziej irytować w sumie. To oczywiście zależy od tego, kto jaki ma wobec niej stosunek. No ja ją akurat bardzo lubię, ale jeśli ktoś ma problem z Katrą, to w tym odcinku ona może być najbardziej irytująca w sumie. Skorpion, myśl, zastanów się, mówimy Hordakowi, nie wiem, ruszamy jej szukać, dajemy ogłoszenia. O nie, nigdy nie znajdziemy Katry, ale jeśli chociaż włos jej z głowy spadnie, o, to ja nie wiem co. Skorpion, bardzo na nie zależy. Wysyła nam sygnał! To już wszystko wiemy! Katrę, geniuszu kochany, już będę! Katra to mądrze rozegrała. Spróbuj się skoncentrować! Poczuj w sobie Shirę! Shira! Nie mogę się skoncentrować! Swift, nie pomagasz! Ty do mnie rozpraszasz! Ocalinów się udało! Hej, wiem co może pomóc! Pokręcimy razem kółeczka! Wskakuj na mój grzbiet! Swiftwind! Nie mówisz tego poważnie. Ja nie żartuję, namawiam cię do polatania. Och, nie trzeba. Dam radę. Biedna Adora. Ale ja ledwo żyję.
Bycie zakładnikiem to koszmarna robota. Ona sobie kompletnie nic z tego nie robi. Nawet gorsze niż codzienne torturowanie entrapty. Nie słucham jej. Ale nie chcę zadalić Glimmer. Ja lubię Katrę, ale Glimmer w tym momencie mi naprawdę szkoda. Ej, księżniczko, to się marnie wygląda. Co, moce się kończą? Ja cię, ona dosłownie ją prowokuje do tego, żeby Glimmer mi coś zrobiła, naprawdę. Możesz jej to ustawić. Wydaje mi się, że ten sposób naprawdę chce przetestować jej cierpliwość. Zamknąć! Próbowałem, ale ona kąsa. Jaka Adora mogła z tobą wytrzymać? Chyba jasne, że ona nie uciekła od Hordy. Ona uciekła od ciebie. Wow, no okej, to musiało ją zranić. To gdzie teraz jest? Bawi się w Shire. Nadal wierzysz, błyskotko, że księżniczki trzymają się razem? Panie Kroku! Jest konfrontacja między nimi. Ten moment, gdy lubię obydwie strony konfliktu, no. Na średnio. Ten duży to tam w ogóle nie pasuje. Bo ja wiem, chyba jest do góry nogami. Może je rozwiąż i zacznij jeszcze raz. Denerwujesz się. Pomyślimy o rzeczach, które sprawiają nam przyjemność. Ja zaczynam. Jabłka, siano, walka z niesprawiedliwością, jabłka, chwila. Nie, jabłka już mówię. Co ty wybrałeś? Pomagam! Jestem rumakiem Shiry i taka moja rola! Wcale nie pomagasz! Możesz... Adora! Katra! O! Wszystko gra! Jak cię skrzywdzili! Podoba mi się to, jak mieliśmy reakcję, tak... Shiry powiedział dopiero co Adora, to jest skorpia Katra. Niech rozszerpie! Cała jest! A my chcemy się wymienić. Oddamy wam Katrę, jeśli wydacie nam entraptę. Mam lepszą propozycję. Natychmiast mnie wypuścicie, albo załatwimy waszą entraptę raz na zawsze. Ej, no niestety, chyba ma lepszą kartę czytanką, bo to się oni potrafią lepiej wyjść z tej negocjacji, no. Mają więcej do powiedzenia. Co? Blefuję. Skorpia, połącz się z Kailem. Oni będą chcieli ich zmanipulować, żeby myśleli, że oni naprawdę chcą skrzywdzić entraptę. Katra po raz kolejny wie, co robi. Jeśli za pół minuty się nie odezwiemy, zlikwidujesz entraptę. Co? Nie, tylko spokojnie, zaraz się wszystko wyjaśni, wszystko będzie dobrze! Myślisz, że taka jesteś sprytna? Katra! O nie, jeszcze raz ją tkniesz! Spokojnie, Skorpia, to jasne, że nic mi nie zrobi. Rebelia to szlachetne stowarzyszenie, mają swoje zasady. Oj, Glimmer, naprawdę, ona chce, myślę, że już chyba chce ją zabić. Glimmer! No, zdecydowanie chce ją zabić. Nie! Kiedy to nie fair? Po tym wszystkim, co nam zrobiła, mało nas nie pozabijała! Kurde, no, pomyślę, że ja lubię Katrę, ale zrobić z tego i zrealizować z tego punktu widzenia, to Glimmer ma rację, no, jakby nie patrzeć. Ją po prostu puścić. A w sumie to czemu mieliby się pozbyć entrapty? Potrzebują jej. Nie będziemy ryzykować. Nie jesteśmy jak oni. Och, tak jest! Chodź, chodź! Ech, no i to nie był ich najlepszy wybór. Nawet nie wiesz, jak się o ciebie bałam. Wow! Już myślałam, że się nie nabierzecie! Dotrzymaliśmy umowy, a teraz chcemy dowodu, że entrapta żyje. Wiesz, przyznaję, że ty i Adora pasujecie do siebie. Uczciwe, naiwne, tak łatwo wam i manipulować. No sam! No, Glimmer jest dziecięca, Adora przez całe swoje życie była kupczycą, ale faktem, że Glimmer zmienia Adora na lepsze. Słodycz. I dlatego nigdy z nami nie wygracie. Kyle, jeśli wziąłeś to wszystko na serio, to odwołuję. Kyle w tej chwili nie może podejść. Ale wszystko jest pod kontrolą. Kyle tam ma problemy. Spokojnie, to był tylko prototyp. Kolejny model będzie dużo, dużo większy. I ten moment teraz będzie emocjonalny. Entrapta? Co tu się dzieje? O, właśnie, chcecie pogadać? Ej, bo, a co ty tam robisz?
robisz? Spokojnie, Endrapta. My cię uratujemy. O, super! Uratujecie przed czym? Przed hordą. A, to miło i w ogóle, ale mam tu już wszystkie rzeczy, także chyba zostanę z nimi. Mimo wszystko dzięki. Endrapta, ale przeszłaś na stronę hordy? Ja jestem po stronie nauki. Ale rzeczywiście, mieszkam w strefie trwogi, a horda dostarcza mi narzędzi i materiałów do pracy, więc tak, chyba tak. Czyżbym zapomniała powiedzieć? Ups. Ale nie martwcie się o mnie, to mi się bardzo podoba. Zrobiłam ogromne postępy i ekstra eksperymenty, a horda... A, ale oni teraz muszą borykać z ogromnym poczuciem winy, że doprowadzili do tego, tak? Jakby nie patrzeć przez to, co no, doprowadzili, no... Nie no, teraz nie mogę tak mówić, no bo zostawili niby tą Entraptę teoretycznie, ale no teraz to nie była do końca ich, jakby nie była ich wina. Już musieli się wtedy spieszyć, nie mieli czasu sobie wrócić. No ale ta decyzja doprowadziła do tego, że Entrapta na ludzie jest po stronie hordy. Na pewno czują się z tym teraz źle. Nie wspieraj, docenia. Czuję, że z każdym dniem jestem bliżej odkrycia tajemnicy Eteri. Zabawa z czarnym onyksem to był dopiero początek. Więc to byłaś ty. No to tyle o potędze przyjaźni. Chodź, Glimmer. Idziemy. Glimmer? Dora! O, Glimmer zaterminowana, żeby Katrę ubić. Dora, co się dzieje? Kompletnie nie wiem, co robię. Nie wiem nawet, do czego jest ta cała strażnica i w czym niby ma nam pomóc. No dobra, rozumiem, ale czemu w takim razie tu jesteśmy? Bo chcę być lepszą Shirą niż Mara. Chcę zapanować nad swoimi mocami, żeby nikogo nie skrzywdzić jak ona. Tylko Lighthawk może mi w tym pomóc, a właśnie się popsuła. Oszalałaś na punkcie tej Mary, no nie? Nie dziw mi się, ona wszystko zniszczyła. A ja nie umiem tego naprawić. Przepraszam, że nie traktuję tej misji tak... Aby na pewno wszystko zniszczyła. Tego się dowiemy w kolejnych odcinkach. Całkiem poważnie. Po prostu tak się cieszę, że mogę być twoim rumakiem. Z tej radości mnie poniosło. Ach, przepraszam, że cię w to wplątałam. Byłeś zwykłym koniem, a ja przypadkiem zaczarowałam cię mieczem. Gdyby nie moja głupota, żyłbyś sobie do końca życia na wolności na jakimś fajnym pastwisku w Tajmor. Adora, mógłbym wykorzystać głos i skrzydła do czegokolwiek. A tak, mam szansę choć trochę zmienić świat. Uczynić go lepszym niż jest. Za nic bym tego nie oddał. A ty? Nie. Ja chyba też nie. A teraz Sweety zbliżyć do siebie. Glimmer! Zostaw księżniczkę, ona nie ma żadnych mocy, chce jego! Może nie jestem jednak taka naiwna. Otóż zachowałam odrobinę magii specjalnie dla ciebie. Okej, załatwiła to w taki sposób, żeby skorpion trafiła. Czy to... ta nasza wieś? Czułem to! Cały czas to czułem! To jest epicentrum! Shira zniszczyła to miejsce. Czas, by je odbudowała. Na honor dostępnego czerepu! Jest transformacja. No ja to się udało. Tworzymy niezły team. W
czasem będzie coraz lepiej. Wtedy odzyskam pełną władzę. Wyczuwam, że strażnica została odbudowana. Wtedy odzyskam pełną władzę. To nie brzmi dobrze. Oj, to nie brzmi dobrze. Dobrze. To nie brzmiało dobrze w tym momencie. Scena pokazana po to, żeby dać nam do zrozumienia Zelaytką, wcale jednak taką pozytywną postacią nie jest. Przynajmniej mamy pewność, że Entrapta żyje. I pracuje dla Hordy. Tworząc broń, żeby nas zniszczyć. Szkoda mi ich, naprawdę. No hej! Nie uwierzycie, jaki mieliśmy dzień ze swój A teraz jeszcze nie wie o tym, że Entrapta żyje. Odbudowaliśmy strażnicę pierwszych, żeby Lighthawk przywróciła energię na planecie i całe pole rozbłysło na zielonej. A wam co jest? Ador, mamy ci sporo do opowiedzenia. No dobra, to wiesz o tym, że Entrapta żyje. Oni to zamierzają powiedzieć, tylko oczywiście poza screenem, więc nam tego nie pokazam, jak oni mówią jej o tym, że Entrapta żyje. No ale dobra. Podsumowując ten odcinek, były naprawdę zabawne momenty. Sweet Tea naprawdę potrafi być zabawną postacią. Jak ja byłam w stanie po raz kolejny uśmiać się z tego, co on tam wygadywał, to świat to naprawdę dobrze o tej postaci, że on spełnia swoją rolę, bo on właśnie ma być taką postacią, która w niektórych momentach ma być zabawna, ale również gdy trzeba, potrafi być poważny. No i w tym odcinku chodziło o to, żeby no bardziej przybliżyć tą więź między Adorą i Sigurd Twindem i uważam, że twórcy zrobili to bardzo dobrze. W ogóle za twórcy są w stanie tutaj wplecić dwa takie głębokie, ważne wątki w jeden odcinek i zrobić to dobrze, to naprawdę szanuję za to twórców, że są w stanie coś takiego zrobić. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. To tak. Druga sprawa to na pewno mocna rozterka emocjonalna, jaka miała miejsca w tym odcinku. Glimmer i Bow, którzy myśleli, że Entrapta okej, żyje, ale jest schwytana przez Hordę, że jest zbusana przez Hordę do tego, żeby ta tworzyła dla nich broń. Oczywiście okazało się to nieprawda, no my to już wiedzieliśmy od dawna. Oni się z kolei o tym dowiedzieli dopiero w tym odcinku, że Entrapta ostatecznie z własnej woli, choć no też można mówić, że no nie do końca, ktoś by powiedział, że bycie zmanipulowaną to nie jest własna wola, no ale fakt faktem, że tak nie jest tam zatrzymywana, torturowana, tylko no pracuje ona faktycznie dla Hordy, robi ona dla nich te bronie, no jest to oczywiście spowodowane tym, że Katra jest dobrą manipulatorką, no i była w stanie ją zmanipulować do tego, żeby ta przeszła na jej stronę. I teraz tak. Co by było, gdyby to była gra? Gdyby to była gra w tym momencie, znałem życzenie, gdyby to była gra, ta Shira, to byśmy się nawet nie dowiedzieli, jak stało się, że Katra była w stanie zmanipulować Entraptą. Nie dowiedzielibyśmy się tego, a tak to wiemy dlatego, ponieważ historia Katry jest tak samo zgłębiona jak historia Adora. No mimo tego, że Katra jest główną antagonistką na chwilę obecną, to jednak Katra, tak samo jak Adora, jest również drugą główną bohaterką. I to jest coś, co mi się podoba, że mamy te dwie perspektywy, że mamy również perspektywy Hordy. No i fakt faktem, że Horda ogólnie jest zła, ale ci nastolatkowie, którzy służą w Hordzie, czyli właśnie Rohailo, Loni, Kyle, Skorpia, no to oni jednak wcale tacy źli nie są. Skorpia jest w Hordzie głównie ze względu na Katrę, no i głównie ze względu na to, że została jakby nie patrząc zmanipulowana, że w Hordzie będzie jej najlepiej. No tam Horda nagadała jej bzdury, że księżniczki to by jej nigdy nie zaakceptowały, że miałoby z nią problem. Oczywiście, to jest prawda, może jeszcze nie będę mówić, bo to już bym za dużo powiedziała. Tego się dowiemy w kolejnych odcinkach. Loni, Rohailo i Kyle dlatego są w Hordzie, ponieważ oni tam przez całe życie byli wychowywani i oni po prostu myślą, że dalej chyba działają po dobrej stronie. O to też między innymi się rozchodzi. No i właśnie dlatego są w tej Hordzie. No a Katra to jest no Katra. Chce po prostu wygrać z Adorą, być lepsza od niej, no i taka jest ogólnie jej motywacja. Ale muszę serio przyznać, że jeśli ktoś nie lubi Katry, jeśli komuś z Katra działa na nerwy,
to Katra może być naprawdę w tym odcinku dla kogoś irytująca, bo stwierdzam, że naprawdę Katra w tym odcinku była naprawdę sassy, była naprawdę taka okrutna, była naprawdę taka... Bardzo była pewna siebie między innymi i była również bardzo przekonana o tym, że panuje nad sytuacją. No jakby nie patrzeć, to panowała nad sytuacją. Katra odniosła tutaj pełne zwycięstwo w starciu między Glimmer a Bo właśnie. No bo była w stanie ich zmanipulować, że oni tam torturują Etraptę, że ją nawet zabiją całkowicie. No wiadomo, że jest nieprawdą. No i naprawdę mocno ona zagrała na emocjach Glimmer i Bo, zwłaszcza na emocjach Glimmer. Bo widać, że jest najbardziej tutaj opanowany, próbuje za wszelką cenę zachować jedną krew. Glimmer z kolei o wiele bardziej łatwo zdenerwować, Katra sobie z tego zdaje sprawę. No i widzieliśmy to w tym odcinku, ale co za, ja Glimmer w pełni rozumiem. I w ogóle podoba mi się również to, że twórcy tej bajki po raz kolejny sięgnęli po gruby motyw, a mianowicie pokazali, co wojna robi z ludźmi. Właściwie też, do czego wojna może doprowadzić. Bo tutaj Glimmer była wręcz zdeterminowana do tego, żeby Katrę zabić. Katra aż tak była w stanie zagrać na jej emocjach, zaraz doprowadziła do tego, że Glimmer chciała ją zabić. Że już miała ten moment, gdy była gotowa Katrę zabić. I naprawdę podoba mi się to, że twórcy nie bali się sięgnąć po taki motyw, że nie bali się poruszyć tak ostry motyw, jak próba morderstwa, którą, jakby nie patrzeć, Glimmer chciała dokonać na Katrze. I pewnie to niektórzy zjebani fani Love is Strange stwierdziliby, że Glimmer jest złą osobą z tego powodu. Główna prawda. Glimmer można w pełni zrozumieć. Mimo tego, że ja lubię Katrę bardziej, że Katra jest moją ulubioną postacią Shiry. To patrząc na to logicznie, Glimmer jest tutaj ofiarą. Glimmer jest manipulowany przez Katrę. Była manipulowana przez Katrę w tym odcinku. Glimmer również naprawdę no była poddawana ogromnym manipulacjom, ogromnym próbom wytrzymałości ze strony Katry. Katra bardzo ją tutaj manipulowała, bardzo ją podpuszczała, no i nic dziwnego, że Glimmer w końcu straciła nerwy. Szczerze? Ja nie mam jakiegoś bardzo opanowanego charakteru i stwierdzam, że gdyby była na miejscu Glimmer, to pewnie też chciałbym zabić Katrę. Gdyby była na miejscu Glimmer, więc jestem też w stanie zrozumieć Glimmer. Skąd w niej takie zachowanie? No ona też była zdeterminowana do tego, żeby ratować Etraptę i tutaj też ją rozumiem w pełni. Właściwie w tym odcinku też mieliśmy pokazane to, że Glimmer jest naprawdę dobrą osobą, która jest w stanie poświęcić wiele dla swoich przyjaciół, dla swoich przyjaciółek, że jest w stanie poświęcić wiele dla ludzi, którzy są w stanie również ryzykować dla niej. I to jest naprawdę dobra przyjaciółka. Glimmer jest naprawdę świetną postacią. No Katra również, no wszystkie te postacie właściwie Shiry są świetne. Light Cope z kolei tutaj po raz kolejny wykorzystała Adorę, żeby wzmocnić swoje siły, ponieważ no Light Cope Adorę manipuluje. To jest używa Adory jako cel, który to ma jej posłużyć w jej planie. Jaki to będzie plan? Tego jeszcze nie wiemy, dowiemy się tego w kolejnych odcinkach. Bądź co bądź, odcinek naprawdę fajny, bo był trochę emocjonalny, potrafił być również trochę zabawny. Była tutaj dawka emocji, dawka komedii, dawka epickości i to jest naprawdę coś, co w tym odcinku cenię. Bardzo mi się ten odcinek podoba. Właściwie to każdy odcinek Shiry jest zajebisty, no. Ten odcinek między innymi też. No i dobra, myślę, że to już będzie na tyle. Następnie po tym odcinku nagrywam Resident Evil 5. No i myślę, że jeszcze wyrobię się z mocną tetą oraz karbonem. Ja na chwilę obecną kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.